Witam. Teraz w promocji w Leroy Merlin można dostać taką pilarkę. Jest to NAC CST 4540-01. To jest ważne 01, dlatego że 02 to jest inna trochę pilarka. Mimo że 4540 też się może zgadzać, ale to 01 też jest ważne w nazewnictwie. Zresztą ta jest czarna, ta druga jest chyba pomarańczowa. W każdym razie, tą pilarkę można teraz kupić za 350 zł, więc zobaczmy sobie, jak ona pracuje, jak wygląda. Przyjrzyjmy się jej trochę bliżej, co dostajemy za te pieniądze. Jeśli chodzi o same obudowy, to powiem Wam, że mi się podoba. Ten czarny kolor jest całkiem fajny. Zielone wstawki, no niekoniecznie mi pasują, ale tak nowocześnie to wygląda, nie jest źle. W każdym razie sam plastik wygląda bardzo dobrze. Wygląda na twardy, nic się nie ugina, ani na rączkach, ani gdzie indziej. Wygląda na dobry, sztywny plastik. Także pod tym względem, jeśli chodzi o obudowę, to naprawdę na nic tutaj nie mogę narzekać. Pilarkę, aha, może najpierw jakieś takie gołe parametry. Więc ona powinna mieć według danych 45 cm sześciennych, 1,7 kW i 2,3 konia mocy. Także to jest, powiedzmy, że pilarka porównywalna do Stihla 182 albo Husqvarny 135. One mają około 2,2 konia mocy, ta ma 2,3, więc powinna być porównywalna moc i prędkość cięcia. Zakładam, że będę chciał to sprawdzić. Mam Stihla, mam Husqvarnę. Być może, że sprawdzę, właśnie porównam z nimi. W każdym razie, pojemność znacie, moc znacie. Dostajemy z tą pilarką prowadnicę o długości 40 cm. Tutaj taka trochę ciekawostka, bo w danych widzę, że jest napisane, że tu jest łańcuch 3/8. Natomiast owszem, to jest łańcuch 3/8, ale pico, czyli z małym zębem. To jest dosyć istotna informacja, tak? Bo 3/8 duże to jest całkiem dużo większy ząb. To jest całkiem co innego. Także tutaj jest łańcuch, no w sumie tak jak w innych pilarkach o podobnej mocy, 2,2, 2,3 konia. Praktycznie wszystkie pilarki, nawet te markowe, mają właśnie takie łańcuchy, czyli 3/8 pico. Więc, aha, zbiornik oleju mieści 260 ml, zbiornik paliwa mieści 550, czyli całkiem spory. I teraz przyjrzyjmy się może jej troszkę bliżej. Tak jak mówiłem wcześniej, prowadnica 40, łańcuch, firma jak widać XWS. Nie wiem co to jest, nie miałem nigdy takiego łańcucha. Ząb jest 3/8 pico, półdłuto, rowek 1,3. Waga pilarki w pełni zatankowanej. 6,30, 6,3. A więc ta pilarka posiada stalową ostrogę, karter aluminiowy, tłumik z trzema aż otworami. Nie sądzę, żeby to było konieczne przy tej pojemności, ale przez to też pilarka jest dosyć głośna. Wiem, bo już odpalałem, ona potrafi zrobić hałas. Jeśli chodzi o hamulec, bardzo duża dźwignia hamulca. Tylko ona jakoś ciężko się załącza. Powiem Wam, że w tej pilarce wyjątkowo ciężko załącza się hamulec. Łatwo się odbezpiecza, za to dosyć ciężko się uruchamia hamulec. Czyli w razie czego, to powiem Wam, że ciężej jest go zwolnić niż napiąć. Trochę takie dziwne, no ale tak jest zrobiona. Wolałbym chyba, żeby było odwrotnie. Jeśli chodzi o zbiornik oleju, tak jak mówiłem, 260 ml, korek dosyć duża wypustka, łatwo się odkręca. To, co mi się w nim tak nieszczególnie może podoba, to to, że ma tutaj uszczelkę gumową, taką okrągłą, która nie zagłębia się w obudowie, czyli jak mocno dokręcamy korek, to ta uszczelka się trochę rozjeżdża i nawet nie wiem, czy tu u mnie widzicie, później może spróbuję na zbliżeniu Wam pokazać, że ona normalnie tu się rozjechała, trochę wystaje spod korka. Chociaż szczelności na razie nie straciła, także nie jest jeszcze aż tak bardzo ściśnięta, ale mimo wszystko ona tutaj wyjechała spod korka w tym miejscu. Także to mi się nie za bardzo podoba. Jeśli chodzi o
zbiornik paliwa, to tutaj korek jest taki sam, też fajnie, duży chwyt, można łatwo odkręcić, ale za to uszczelka już zagłębia się w obudowie i tutaj nie ma absolutnie żadnego problemu, nic się tutaj nie rozjeżdża, tutaj jest dobrze. Jeśli chodzi o sam starter, to ja tutaj nie widzę łatwego rozruchu, nie wiem czy jest, ale na razie go nie widzę, czyli prawdopodobnie nie ma, bo ja tutaj nie, jestem prawie pewny, że nie ma. Nieprzyjemnie się pociąga i trochę ciężko. Znaczy nieprzyjemnie, no stosunkowo nieprzyjemnie, bo jak się ktoś przyzwyczaił do tych starterów Easy Start z łatwym rozruchem, no to wtedy już każda inna pilarka to jest po prostu nieprzyjemna w odpalaniu. Także nie jest źle, bo to nie jest duży silnik, ale Easy Startu nie czuję tutaj, prawdopodobnie nie ma. Zawieszenie jest typowe dla tych chińskich właśnie kopii pilarek Zenoa, czyli głównie gumy z jedną sprężyną. Tutaj jest pod spodem, nawet tego nie będzie widać, ale tam pod spodem jest taka mała sprężynka, powiem Wam, że wręcz powiedziałbym, że symboliczna, bo naprawdę malutka. Nawet w innych tych większych pilarkach to są większe te sprężyny. Tutaj jest malusieńka. Tu mamy przełącznik. Nie wraca do pozycji start, jak się wyłączy, to trzeba samemu przełączać z powrotem, ale już jest taka nowocześniejsza wersja. Nie ten bolec, który był tutaj, tylko już taki zwykły przełącznik, teraz już dość często w sumie spotykany. Jeśli chodzi o rączkę, tutaj z tyłu ten chwyt, jest tutaj plastikowe wszystko, nie ma żadnego ryflowania, ani nic, co by, że tak powiem, pozwalało lepiej trzymać, żeby tutaj ręka się nie ślizgała, ale sam ten plastik, zresztą jak wszędzie na tej pilarce, on jest, nie jest śliski dla dłoni. Nie wiem jak to będzie w rękawiczkach, ale dla gołej dłoni on jest taki trochę lepki, bym powiedział, więc nie ma tutaj jakiegoś dużego poślizgu. Owszem, jeśli by była jakaś guma albo ryflowanie, zapewne lepiej by się jeszcze trzymało, ale sam plastik, muszę powiedzieć, że nie jest śliski, także nie jest najgorzej, może być. Jeśli chodzi o przyciski, dosyć szerokie i przyjemnie pracujące. Także nie upijają w palce, nawet przypuszczam, że przy dłuższej pracy nie będziemy czuć nacisku tego przycisku na palcu za bardzo, bo jest dosyć szeroki i nie taki ciężki, jeśli chodzi o wciskanie. Pilarka posiada pompkę paliwa. Pompka pracuje, jak mówiłem, już odpalałem pilarkę, także wszystko jest ok. Ssanie wyciąga się dosyć lekko, ale jest wyraźny przeskok, co mi się podoba. W niektórych pilarkach tego przeskoku prawie nie czuć, tutaj jest wyczuwalny. Czyli wiemy, kiedy przestać ciągnąć, bo i usłyszymy, i poczujemy przeskok. Jeśli chodzi o rączkę, jest tak jak widać aluminiowa, pokryta gumą, ale ta guma jest niesamowicie cienka. Bardzo cieniutka, ja takiej chyba jeszcze nie widziałem. Ma niby tutaj ta guma takie wyżłobienia, czy jak karbowanie, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie ma tutaj takie prążki, ale one są też takie raczej płytkie i sama guma nie jest jakoś bardzo chwytająca za dłoń. Ta rączka, mimo że jest gumowana i karbowana nawet, to jednak trochę się dłoń ślizga. Nie bardzo, jest ok. Ale to nie jest to, czego bym się spodziewał po gumowej rączce. Także nie jest źle, ale mogło być lepiej. Zaraz tutaj zajrzymy pod spód, czy najpierw może do filtra powietrza. Tutaj zajrzymy. Tylko muszę odkręcić. Tutaj jeszcze to, co zwróciło moją uwagę w tej osłonie, to jest to, że ona jest bardzo fajnie spasowana. W niektórych pilarkach chińskich ta osłona trochę odstaje, albo jest tutaj taka miękkawa, że trochę się rusza. W tej pilarce jest ona bardzo sztywna i bardzo ładnie wpasowana w bryłę urządzenia. Pod tym względem nawet mi się podoba. Ona tutaj w ogóle nie wybrzusza urządzenia, tylko jest bardzo płasko, fajnie zrobione. To mi się nawet podoba. Mocowanie tutaj jest na dwie śruby. Tak jak widać, śruby nie trzymają się obudowy, jak to w chińskich typowych urządzeniach. Nie spotkałem się jeszcze z typowym Chińczykiem, który miałby te śruby, nakrętki przymocowane do obudowy. Jeśli chodzi o naciąg łańcucha, tu się zmienia obok, czyli jest wygodnie, fajnie, podoba mi się.
Tutaj w środku widzimy mechanizm hamulca i mechanizm naciągu łańcucha. Jest też taka blaszka osłaniająca ten plastik tutaj, w razie gdyby łańcuch spadł. Wygląda to dosyć prosto, ale jest ok. Nie wygląda jakoś tandetnie całkiem. Wiadomo, nie jest super, ale może być. Sam plastik mi się podoba, bo jest dobrej jakości. Dobrej jakości, on się mało wygina. Niby cienki, ale sztywny. To mi się nawet podoba. Sprzęgło, jakie widzimy, to jest takie typowe, jak w każdej Chince, wzorowane na właśnie pilarkach Zenoa. One miały podobny kształt i wygląd sprzęgła. Tutaj jest dosłownie to samo, co w każdej praktycznie innej Chince. Mamy zębatkę stałą, nie pływającą, co jest trochę minusem, bo w wielu Chinkach już jest pływająca, ale to raczej w tych większych pojemnościach. Tu jest tylko 45 pojemności, także chyba uznali, że nie trzeba pływającej, jest zwykła. Karter, tutaj wszystko jest aluminiowe. Tu pod spodem jest taka osłonka plastikowa, tu jest osłonka stalowa. Chwytak łańcucha jest plastikowy. Tu mamy kolejny amortyzator gumowy. Dwa w sumie nawet. Także ogólnie jest to dosłownie ta sama budowa, ta sama konstrukcja, co w innych pilarkach. Nawet i w pilarkach NAKA, tych większych, 52 pojemności, czy NAK61. To jest dosłownie ta sama konstrukcja, tylko tutaj jest troszkę zapewne wszystko mniejsze, bo tu jest mniejszy silnik. Zobaczmy teraz jeszcze do filtra powietrza. A więc zajrzyjmy teraz do filtra. Jest tutaj taka mała nakrętka, którą się odkręca tą wierzchnią obudowę. Jak dla mnie ona jest troszkę za mała. Mogłaby być większa. Ja mam duże dłonie i tak no łatwo się odkręca, ale trudniej mi ją trochę chwycić. Trochę jest to takie niewygodne i dużo pokręceń wymaga. Zdejmuje się później taką osłonę. Ładnie to zrobione. Nawet jest tutaj taki rowek, gdzie musi wejść ta krawędź. Bardzo szczelnie to jest zrobione. Filtr powietrza. Typowy kształt jak w innych Chinkach. Ale widzę, że siatka jest tu troszkę inna. I materiał, ten plastik na bokach też jest trochę inny. To jest troszkę inne wykonanie. Ciekaw jestem, jak będzie z przepuszczaniem pyłu do środka. Wygląda siatka na szczelną, ale zobaczymy już podczas pracy, czy to się sprawdzi. Tutaj widzimy, podstawa filtra jest aluminiowa. Taki sam kształt jak w większości Chinek, tutaj nic szczególnego. Gaźnik jest, nie wiem czy to zobaczycie, raczej nie. Na gaźniku jest napis tylko CX. Nie wiem co to za firma, pierwszy raz widzę taki gaźnik. To chyba nazwa firmy CX. Jeśli chodzi o świece, to jakaś chyba chińska. Sail jest napisane. Tu ta uszczelka gumowa przy świecy w miarę zasłania, przylega. W wielu Chińczykach ona odstaje. Tutaj jest taka może trochę za cienka, za giętka. Ale w miarę przylega. Nie jest super, ale może być. Widziałem gorzej. Także budową dokładnie to samo, co w innych tego typu Chińczykach. Tutaj filtr ma uszczelkę, ale to jest dosłownie o-ring. To nie jest taka... Niektóre filtry mają takie duże uszczelki tutaj. Tu jest tylko mały o-ring. Ale szczelność to trzeba dopiero podczas pracy potwierdzić, czy jest szczelność, czy nie ma. Na razie nie będę się wypowiadał. Jak mówię, tutaj dużo jest kręcenia. Może nie bardzo dużo, ale trochę jak dla mnie to dużo. No i trochę za mała ta nakrętka moim zdaniem. Ale tutaj już przylega wszystko szczelnie, fajnie pasuje. Także jest ok. Zobaczmy jeszcze, jak się tą pilarkę odpala. Ona nie pracowała kilka godzin.
Rano ją odpalałem dla sprawdzenia. Więc może ssanie załączę i zobaczmy. Zagadała. Moim zdaniem jest bardzo fajnie energicznie ustawiona, całkiem niezłe ustawienia. Ja tutaj po przyjściu tej pilarki nic nie zmieniałem poza obrotami jałowymi. One były za wysokie, troszeczkę je zmniejszyłem, reszty nie ruszałem, czyli całkiem nieźle ustawiona już z fabryki. Nawet mi to się podoba, szybko odpala, bardzo fajnie. Teraz może zobaczmy, jak ona tnie materiał. A więc teraz zobaczymy, jak ta pilarka tnie. Tylko pamiętajmy, że to nie jest jakieś duże, mocne urządzenie. 45 pojemności, 2,3 konia mocy. Czyli w sam raz myślę do tej grubości materiału. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Nie no, ja powiem wam, że praca bardzo, bardzo fajna. Pilarka energiczna, fajnie wchodzi. Nie zadusza się w materiale, ma moc. Nawet mi się podoba. Bardzo jestem ciekaw, jak sobie poradzi w konfrontacji ze sztylem albo z Husqvarną. Na pewno będę chciał to sprawdzić. Także na dzisiaj to jest tyle, co wam chciałem pokazać. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam na inne filmy. Do zobaczenia.